Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzylak Vlog. Dzisiaj zapraszam Was na vlog z Filipin, z miejsca, gdzie piasek jest delikatny i drobniutki jak mąka. Odwiedzę parę wysp i niektóre przeżycia będą naprawdę ekstremalne, więc zapraszam. Pierwszy przystanek to Manila, stolica Filipin. Jesteśmy teraz w Manili. Jeżeli chodzi o chodzenie po Manili, to jest to dosyć śmieszna akcja, bo powinno się chodzić tak, serio. Wiem, że to wygląda bez sensu, ale to jest jedyny bezpieczny sposób, jeżeli macie plecak. Dlatego, że posiadanie go na plecach jest naprawdę głupie, bo tutaj jest bardzo dużo kradzieży. Od razu polecam, jeżeli będziecie jechać na Filipiny, to tak się nosi. Przynajmniej w Manili. Nie wiem, jak jest jeszcze jak gdyby poza centrum, poza stolicą. To się przekonamy, bo będziemy jeździć. Jeżeli chodzi o chodzenie z ludźmi, którzy są w danym miejscu, w sensie z Filipińczykami po Filipinach, to można tutaj jak gdyby chodzić w miejsca, w które oni chodzą. I na przykład jest coś takiego, co się nazywa Jelly Bee. I to jest miejsce, w którym jedzą wszyscy Filipińczycy. To jest fast food i to jest trochę jak McDonald's, ale ich. I tutaj, wiecie, to jest śmieszne, bo oni nie jedzą za dużo takich street foodów. To jest raczej dla turystów. Charakterystyczną rzeczą jest ryż, który znajdziecie w każdym zestawie. Również w Macu albo w KFC. Śmieszną rzeczą, jeżeli chodzi o jedzenie, to jest to, że oni nie używają noży. Mają tylko łyżkę i widelec. I jak gdyby łyżka służy jako widelec i jednocześnie nóż, a widelec jest tak naprawdę tylko po to, żeby nagarniać rzeczy na łyżkę. Czyli na przykład tutaj mam ryż i jajko i powinnam to robić tak, że dzielę sobie łyżką, pomagam trochę widelcem i potem na łyżkę nagarniam widelcem. Tak jak to by była miotła i zmiotka i szufelka. O. A na kurczaka jeszcze nie jestem na teraz sprawna, więc muszę go jeść po prostu rękami. Idę. Tutaj jak się jeździ, to zwykle się jeździ Uberem. W sensie wiadomo, że jak kogoś nie stać, to jedzie autobusem, ale Uber jest tak tani, że dla tak zwanego normalnego człowieka to Uber jest najlepszym rozwiązaniem. Nie uwierzycie, ale to wcale nie jest wejście na lotnisko, tylko to jest wejście do centrum handlowego. Nie wiem, czemu tutaj sprawdzają, zaraz się dopytam. Okej, więc dowiedziałam się już, czemu sprawdzają nasze bagaże. To jest dlatego, że w 2000 roku zaczęli właśnie wprowadzać takie kontrole, bo tutaj ludzie często przynosili bomby. I obczajcie tylko, co oni tu mają. Nie uwierzycie, zaraz wam pokażę. Oczywiście to jest w centrum handlowego, na jakimś czwartym piętrze. Obczajcie tylko to. Mają tu łyżwy. Tutaj jest tylko Wonder Woman. Te wszystkie pomarańczowe to jest Wonder Woman. Tutaj w kinach, w większości kin można wnosić własne jedzenie. Oczywiście oni tutaj piszą, że jest rekomendowane, żeby nie wnosić swojego, ale gdyby można wnieść wszystko, dosłownie wszystko, każde jedzenie, nawet spaghetti możecie sobie wziąć. Idziemy na Wonder Woman do IMAX-a i dostaliśmy plakat! Wzięłam, słuchajcie, frapę z żelkami kawowymi, to się nazywa coffee jelly. Śmieszne. Więc właśnie wchodzimy do kina z kawą. Thank you.
kolejna rzecz, która jest bardzo charakterystyczna dla Manili przynajmniej, to jest to, że tutaj cały czas są korki. Nieważne, w którą stronę jedziecie i o której godzinie, no chyba, że złożmy w nocy, to i tak stoicie w korkach. Czasami stoimy na przykład po 2 godziny, żeby gdzieś dojechać i nieważne, czy jedziecie autobusem oczywiście, czy Uberem, ale to jest niesamowite, że wszędzie są korki. I o dziwo, mimo że Filipiny mają swój własny język, to większość napisów jest po angielsku. I to mnie też bardzo zdziwiło, że wszystko mogę przeczytać. I wcale się nie czuję, jakbym była na Filipinach, tylko właśnie na jakiejś wyspie albo w jakimś miejscu, które po prostu jest jakby pod panowaniem angielskim czy tam amerykańskim. Śmieszne jest to, że mimo że nie pada, to i tak ludzie chodzą z parasolkami, bo tutaj się chronią przed słońcem. Jednym z pyszniejszych street foodów był deser tacho. Ciekawostką jest, że sprzedawany był głównie rano. Więc to jest tofu, to co widzicie białe, takie żółtawe to jest tofu. I do tego jest jakby syrop z brązowego cukru. I gdzieindziej widać małe perełki tapioki, więc to jest taki mega słodki deser. Zaraz to wypróbuję. No dobra, zobaczymy jak to smakuje. Wow. Jest ciepłe, dlatego że tu jest jakieś 35 stopni i bardzo takie karmelowe jak gdyby i bardzo słodkie. Ale w życiu bym nie powiedziała, że to jest tofu. Widziałam, że coś innego. Natomiast tapioka jest w ogóle super. Jestem teraz na południu od Manili i jak słyszycie, już zachodzi słońce i zaczynają trzeszczeć cykady, coś w stylu cykad, bo uwierzcie mi, w dzień jest dla nich za gorąco, żeby w ogóle mogły się ruszać. Więc jesteśmy teraz na obiedzie u rodziny Johna i Josepha i podobno szykują taką gigantyczną ilość jedzenia, że po prostu nawet nie chcecie wiedzieć. Spróbuję wam pokazać, co będziemy mieć na stole i trochę wam o tym opowiedzieć, ale nie chcę za dużo nagrywać, wiecie, żeby nie było tak, że zamiast jeść i enjoyować ludzi, to będę siedzieć i nagrywać. No, ale miejsce jest przecudowne. Ja w ogóle nie wiem, czy widzicie, ale dostaję taki mega pomarańczowo-czerwony pobłysk na twarzy, bo teraz to widzicie, tam zachodzi słońce i zaraz spróbuję w ogóle zresztą zobaczyć, jak to wygląda, ale no, więc szykuje się piękna kolacja w pięknym miejscu. Rodzina chłopaków ma po prostu cudowny dom z cudownym ogródkiem. Klimat jest niesamowity i spójrzcie tylko na to niebo. What? To jest dom po prostu jak z amerykańskich filmów i amerykańskie miasteczko. Zobaczcie, jest po prostu przepięknie. Oj, tutaj w ich ogródku też rosną papryczki ostre. I tu jeszcze jest jakaś mega dziwna papryka. Tu jest zupa z kurczaka z kruskami. Ale to zabiało. Mamy jeszcze wieprzowinę taką na głęboko smażoną chrupką. Tutaj na razie to są przystawki. I oczywiście jest ryż, jak wszędzie, z taką łopatką. To jest sos, który jest zrobiony z wątróbki wieprzowej. To jest hardcore. Wątróbka wieprzowa. Niesamowite. Tu jest ten sos wątróbki, on jest taki ciemny, a tutaj jest jeszcze ocet, w którym się macza właśnie tą świnkę i ona podobno inaczej smakuje i jest podobno zdrowsza, ale to kłamstwo. Tu jest jeszcze warzywko, które się nazywa ochra i podobno eksportują tego bardzo dużo do Japonii i to też właśnie można maczać w tym sensie z wątróbki albo w occie. I to warzywko jest trochę jak papryka, jak widzicie w środku jest paprykowe i w ogóle takie trochę jest kleiste, trochę się ciągnie, to jest takie śmieszne. Się to macza i jak się ugryzie, to jest takie ciągnące. Tutaj jest słodki ziemniak i nazywa się kamote. Jest trochę jak szpinak i podobno jest bardzo dobry na anemię, bo ma dużo żelaza, więc to też mogę spróbować. Po kolacji zostaliśmy zaproszeni na lody, ale nie byle jakie lody. To była najlepsza zabawa ever! Catch it! Ready! Tak mówię o chłopakach, a jeszcze ich nie przedstawiłam. Po lewej John, a po prawej Joseph. Poznaliśmy się w zeszłym roku w Paryżu.
wyszliśmy z ich znajomymi na małe karaoke i tak to finalnie wyglądało. Następnego dnia pojechaliśmy na południe od Manili, zobaczyć bardziej wiejskie okolice. Zobaczcie tylko ten widok. Tutaj ta cała wysepka, która jest za mną, to jest wulkan. Jest pięknie, jest bardzo pięknie. A tam na dole są takie małe jakby łódeczki i to są farmy krewetek i różnych małych rybek. Wieczorem mijaliśmy targ owocowo-warzywny i byłam w raju. Kupiłam pyszne małe bananki, ananasa, guayabano i widziałam jedne z większych jackfruitów w życiu. Sięgały mi do kolan, a to są owoce. Chciałam Wam pokazać moją ulubioną kieszonkę na podróży do ciepłych krajów, bo jest to kieszonka, w której trzymam, uwaga, wszelkiego rodzaju spraye i kremy. I mam tutaj spraye na komary, mam spray po komarach, dwufazową mgiełkę olejkową do ciała, ona ma takie fajne, jak gdyby ma dwie fazy, które się miesza i razem tworzą taką super odżywczą substancję, którą się potem psika na ciało i jest mega fajne. Dalej mam krem do twarzy z filtrem, to jest super. To jest rzecz, którą kupiłam w Stanach i to jest jakby spray do opalania, w sensie filtr 50, która jest zupełnie przezroczysta i jest jak gdyby w formie sprayu, więc nie trzeba tego rozcierać i tak dalej. To jest po prostu najlepszy filtr, jaki do tej pory miałam. Nawet jest tu lakier, nie wiem po co. I jeszcze mam, o tak, to jest balsam mineralny, który w ogóle, muszę Wam to pokazać, to jest mega czad. Tylko jak ja to zrobię, poczekajcie, zaraz wykombinuję. Chcę Wam pokazać, jak on wygląda, uwaga. Lecimy. Niech ja to rozprowadzę na skórze, bo chyba na palcu tego nie będzie widać. O, widać. Jest. Ma takie mikrogranulki. Widzicie, tutaj są na przykład. I które jak się wmasowuje ten krem, to one tak pękają. I to jest mega czad. I zawierają tam chyba w środku witaminę E. I są takie pękające kulki, które się wmasowuje razem z balsamem. Mega! Jest taki bardzo odżywczy przez to, moje nowe odkrycie. Właśnie przed chwilą podzieliłam rzeczy na te, które zostają i te, które jadą ze mną, bo dzisiejszego wieczoru, a w zasadzie dzisiejszej nocy, będziemy w końcu opuszczać Manilę i lecieć na inne wyspy Filipin, żeby sobie zwiedzać i oglądać piękne, piękne plaże. Mam nadzieję przynajmniej. Więc już jestem spakowana, teraz zostało mi jakieś 3 godziny snu i lecimy dalej. Lecimy na kolejną wyspę, czyli Cebu. To, co na razie zauważyłam na Filipinach, to to, że wszystkie miasta są brudne i śmierdzące i jak gdyby bardzo trudno się po nich poruszać. W sensie nie jest po prostu przyjemnie, jest gorąco, duszno, właśnie śmierdzi, jest dużo żebrzących ludzi, jest też dużo kradzieży. Przynajmniej z tego, co mówili chłopaki, trzeba bardzo uważać na plecaki, kieszenie, na trzymanie telefonu nawet w ręku, potrafią po prostu wyrywać telefon. Więc mam nadzieję, że jak pojedziemy w te miejsca takie właśnie bardziej plażowe, bardziej naturalne, czyli drzewa, jakieś dżungle i tak dalej, będzie o wiele przyjemniej. O, niesamowite, że wszędzie znajdziecie Jollibee. Wszędzie. Oni kochają to, a to jest takie obrzydliwe fast food. Jesteśmy teraz w knajpie i chciałam Wam pokazać, że oni mają bananowy ketchup. Serio, jest ketchup zrobiony z bananów i jest czerwony. Spróbuję zamoczyć kiełbaskę w tym ketchupie bananowym. Po pierwsze on się bardziej ciągnie, ale smakuje bardzo podobnie, o dziwo. Wcale nie smakuje bananem. Dobre. Dzisiaj jesteśmy na tradycyjnym filipińskim grillu. Jest mnóstwo osób i mnóstwo pysznego jedzenia. A to jest ryż w liściach palmy. To jest nasza uczta, słuchajcie. Grillowana ryba, zupa, mnóstwo sosu i to jest ich lokalna lemonka, takie maleństwo.
Następnego dnia wyruszamy w podróż na drugi koniec wyspy, do małej miejscowości Uslop, żeby spełnić jedno z moich marzeń. Właśnie jestem w miejscu, które jest bardzo popularne do pewnej aktywności. Możecie za mną zobaczyć łódki i jeszcze więcej łódek i wodę. I słuchajcie, właśnie za chwilę będę wypływała na ocean, żeby pływać z rekinami wielorybimi. To było tak ekscytujące przeżycie, że całą relację możecie zobaczyć w osobnym filmie. Po rekinach podjeżdżamy jeszcze pod wodospad, który jest w okolicy. Trzeba było zjechać na motorze, bo zbocze było mega strome. Najpierw trzeba było przejść przez mały las i dopiero potem dochodziło się do wodospadu i jeziorka pod spodem. Wyglądało to naprawdę magicznie, bo na ścianie były przyklejone jakby kamienne czapy pokryte mchem i gdzieniegdzie rosły fioletowe kwiaty podobne do storczyków. Znalazłam też tutaj bambusowy las, który okazał się być moją magiczną ostoją. Wracając do hotelu, zatrzymaliśmy się jeszcze na świeżego kokosa. Zapłaciłam za niego, uwaga, złoty 50 zł, co było moim najtańszym kokosem w życiu. Na koniec mogłam oczywiście zjeść miąższ, który wydłubywałam sobie sterylną łyżką wielorazowego użytku, czyli po prostu łyżką zawiniętą w nową torebkę foliową. Teraz z Cebulą lecimy na wyspę Boracay i zobaczcie, jak jest mało osób w samolocie. To już wszyscy. W końcu widać naszą kolejną wyspę Boracay. Jak możecie zauważyć, słynie z pięknych plaż i turkusowej wody. Myślę, że lotnisko w Boracay to jedno z najbardziej urokliwych, jakie widziałam. Po wylądowaniu wsiada się do autokaru, który przewozi pasażerów naokoło przez miasto do strefy przylotów, bo lotnisko jest za małe, żeby po nim jeździć. Potem trzeba było wsiąść na łódkę, która dopiero przewiozła nas na wyspę, bo wylądowaliśmy na stałym lądzie obok. Z łódki wsiadamy na motorikrze, podziwiamy widoki. I po takiej podróży docieramy do hotelu. Tak właśnie wygląda nasza wyspa. Ja się zakochałam. Ta woda, ten piasek i te rośliny. Ta woda jest chyba najbardziej turkusową wodą, jaką w życiu widziałam. Nawet na Kubie nie była taka piękna. Swoistą atrakcją była maleńka skalista wysepka, do której można było dojść suchą nogą w trakcie odpływu. A poza odpływem moczyło się najwyżej do połowy ud. Na środku wysepki stała kapliczka i rosło parę drzew i krzewów. Nic wielkiego, a jednak piękna. Takiej wody nie można nie wykorzystać. Wypożyczamy kanu i ruszamy zwiedzać z wody. Kiedy maczałam w niej palce, miałam wrażenie, jakby to była niebieska galaretka. Tak spędziliśmy większość pierwszego dnia. A kiedy zaszło słońce, wyruszyliśmy w poszukiwaniu najlepszej kolacji na wyspie, czyli na targ rybny. Nie od dziś wiadomo, że właśnie na takim targu znajdziemy najświeższe produkty, a była ich ogromna ilość. Zaczynając od zwykłych, niezwykłych ryb, przechodząc do różnego rodzaju muszli,
Swoją drogą, genialnie mi się obserwowało, jak grupka chińskich turystów targowała się z zawzięcie z panem, wymieniając się co chwilę kalkulatorem z inną ceną. Były też oczywiście różnej wielkości krewetki, nie schodzące jednak poniżej 10 cm. Kraby różnych rodzajów, żywe homary, które cieszyły się wielką popularnością. I kończąc na takich dziwnościach jak jeżowce, czy morskie robaki, których nazwy nie pamiętam, ale wiem, że musiały być trzymane w osobnych butelkach, bo inaczej by się pozabijały. Ale najlepszą częścią tego targu było to, że wokół aż roiło się od restauracji specjalizujących się w gotowaniu takich rzeczy. Działało to tak, że kupujecie sobie co chcecie na targu, potem wybieracie knajpę i pokazujecie przy wejściu co macie. Wtedy obsługa podaje wam cenę za przygotowanie i podpowiada najlepsze sposoby na ich przyrządzenie. Kiedy już wszystko ustalicie, siadacie do stołu i czekacie na jedzenie. I muszę przyznać, że znają się na tym, co robią. Nieważne w jakiej knajpie byliśmy, był to najlepszy seafood, jaki jadłam. Wszystko idealnie doprawione i tak pyszne, że chce się tam jeść codziennie. Co zresztą robiliśmy? Właśnie mam tutaj w ręku torebkę, jak widzicie, ze słomką. To jest zwykła przezroczysta torebka, w której jest woda kokosowa. To jest ilość z jednego kokosa, podejrzewam, że to jest jakieś 400 ml. I w środku są jeszcze cząstki tego kokosa, takie dosyć cieniutkie i miękkie. I to wszystko można wciągnąć rurką. I takie coś się dostaje z jednego kokosa. Kolejny dzień i kolejne wyzwania. Nie ukrywam, że na tej wyspie najpopularniejszymi formami spędzania czasu są różnego rodzaju sporty wodne i lądowe. Więc tym razem wybieram się na flying fish, czyli ekstremalną formę banana. Okazuje się, że bardzo trudno się utrzymać, a woda pryska w twarz i mało się widzi. Ale ogólnie emocje super, więc i tak polecam. I prawie zawsze się składa do wody. Ten dzień okazał się być deszczowy, więc zaraz po powrocie złapał mnie gęsty deszcz. Ale muszę przyznać, że w ogóle mi to nie przeszkadzało, a nawet weszłam do wody, żeby enjoyować ten moment. Kiedy się trochę przyjaśniło, wybraliśmy się na quady. Na snapie pokazywałam jazdy na bieżąco ze snap okularów, ale z wami też się tutaj podzielę. A co? Trasa przebiegała zarówno w lesie, jak i nad morzem. Najpiękniejsza przejażdżka jak dotąd. Jakie ładne widoczki! Właśnie przed chwilą jeździliśmy na quadach, ale w międzyczasie złapał nas deszcz i nie dość, że gdyby padało, to jeszcze były kałuże i jestem po prostu cała w błocie. Na zasadzie nogi też mam całe w błocie. I moja piękna biała koszulka już nie jest aż taka biała, natomiast było cudownie, było tak. No cóż, w tropikach jak już pada, to pada. Następny dzień znów był piękny, więc zaplanowałam sobie samotną podróż po wodzie. Tym razem na desce. Jeszcze wcześniej nie pływałam na desce w takiej formie, ale muszę przyznać, że jest to bardzo przyjemne. Niesamowite jest to, że woda miała tak intensywny turkusowy kolor, jakiego w życiu nie widziałam. Idealnie zgrywał się z deską.
Po pływaniu przyszedł czas na latanie. Dokładnie tak. Razem z Josephem pierwszy raz w życiu będziemy próbować parasailingu. Najpierw wypływa się łódką na głęboką wodę. Potem podpina do spadochronu. I wypuszcza w siną dar. Szczerze mówiąc, myślałam, że to będzie bardzo ekstremalne i będę się cały czas bała, ale okazało się, że wszystko przebiega bardzo łagodnie i jest to zupełnie spokojna rozrywka. Widoki są nieziemskie i na pewno polecam każdemu. Można się cudownie zrelaksować, będąc w powietrzu i patrząc na wszystko z lotu ptaka. Mówiłam, że na wyspie jest dużo atrakcji, więc kolejnego dnia spróbowałam swoich sił na skuterze wodnym. Dużo emocji, pęd powietrza i przede wszystkim kontrola. Po skuterach wybrałam się w głąb wyspy, żeby spróbować kolejnej atrakcji – zjazdu na linie. Mega emocje i jak widzicie, cały czas cieszyłam japę. Opuszczamy tą piękną wyspę i z przesiadką w Manili wyruszamy poznać Guam. Adventure time! Gdzie są mocne fale? Która należy do Stanów Zjednoczonych, więc wszyscy tutaj mówią po angielsku. Ale oczywiście to nie są tacy Amerykanie jak na kontynentalnych Stanach, tylko to są wyspiarze. Mają swoje inne rysy twarzy, wyglądają inaczej. Są brązowi, w sensie wszyscy na wyspie są brązowi albo bardzo, bardzo ciemnobrązowi. A wyspa sama w sobie jest niesamowita, bo to jest trochę taka perełka, gdzie nie ma za dużo turystów, a jednak jest to piękna wyspa, gdzie po prostu można korzystać z wszelkich dobroci tropików, że tak powiem. Jest piękna woda, piękna przyroda, super pogoda. I zobaczcie, jest idealne też do łowienia ryb. Tutaj jest sobie pan, który chyba jakimiś sieciami, nie wiem co on robi, ale coś łowi na takiej płciźnie. A tutaj mam mój plażowy niezbędnik. Oczywiście Instax musi być, żeby przyczepiać zdjęcia na moją ścianę.
kim się tu spędzało czas. Szczególnie, że miałam tu osoby, które mnie zaprosiły, dwóch znajomych, Josepha i Johna. I oni mnie oprowadzają po tej wyspie, dają mi schronienie nad głową, więc nie muszę wydawać milionów na Sheratona albo na Hiltona i tak dalej. Głam jest jednak najdalej, bo jakieś chyba 50 km w tamtą stronę jest Rów Mariański, czyli to jest najgłębsze miejsce na Ziemi, na całej Ziemi, całej zaludzkiej. Jedną z fajniejszych wypraw podczas całego wyjazdu był trekking do wodospadu ukrytego w dżungli. Droga w jedną stronę trwała około 1,5 do 2 godzin i w zależności od pogody mogła być trudna lub cholernie trudna. Pierwsze 30 minut idzie się przez w miarę płaski teren wyjeżdżony przez offroadowe samochody. Spójrzcie tu na tą czerwoną ziemię. Błotko. Tutaj droga może być łatwa lub trudna, w zależności od tego, kiedy ostatnio padało. Jeśli niedawno, no to idzie się w błocie po kostki. My mieliśmy farta. Potem zaczyna się podchodzenie pod pagórki. I uwierzcie mi, że w tej temperaturze i wilgotności jest to cholernie męczące. Pod koniec tej części w pewnym momencie można zobaczyć górną część wodospadu i jest to niesamowity moment. Odczuwa się wtedy wielką satysfakcję i dostaje kopa, żeby iść dalej. Ostatnią fazą jest schodzenie w dół przez dżunglę i ta faza chyba podobała mi się najbardziej. Stok jest stromy i śliski, dlatego między palmami są pozaplatane liny. Mega czad! Wodospad! Pięknie tutaj. Mała sadzawka ukryta po prostu w środku dżungli. W końcu jesteśmy pod wodospadem, tam siedzi Joe i się moczy. I zobaczcie, jak wyglądają moje nogi po półtorej godzinnej przeprawie. Widzicie to? Czy wy to widzicie? Super brudne, ale zaraz się wykąpię. Ja cała też jestem na maksa brudna. Moja biała koszulka już wcale nie jest taka biała i zobaczcie, jak jestem spocona. To jest po prostu hardcore, tu jest tak gorąco. Cała jestem oblepiona w ogóle jakimiś muszkami. No i nie muszę wspominać, że moje nogi całe są pomarańczowe. Ale było warto. Naprawdę było warto. Wszędzie dookoła jest dżungla i jest pięknie. W tej wędrówce pierwsze, co się chce zrobić, to wskoczyć pod prysznic, więc najlepiej wejść pod chłodny wodospad zamiast tego. Obowiązkowym punktem jest też oczywiście skok spod wodospadu. Niesamowite jest znaleźć się w takiej oazie, szczególnie po takim wysiłku.
na Guamie mają jedne z piękniejszych przystanków autobusowych, jakie widziałam. Czy to nie jest piękne? Sala matematyki Josepha i tutaj jest jego biurko, jego miejsce do rządzenia. I tak wygląda sala. Tutaj wszystkie krzesełka są na razie złożone. I tu jest przejście do drugiej sali. I to jest sala do nauki języka jakiegoś innego, ale na razie tutaj są wszystkie rzeczy, bo są wakacje. Na Guamie kończy się moja podróż po Pacyfiku. Byłam na Filipinach łącznie 2 tygodnie i potem na Guamie 10 dni. Powiem wam, że to raj na ziemi był i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tutaj wrócę. Jeżeli wy jesteście zainteresowani Filipinami, to albo będę miała, albo już mam resztę filmów z Filipin właśnie na kanale vlog, więc zachęcam was do obejrzenia i oczywiście do obejrzenia całej playlisty podróży, bo tam są wszystkie moje podróże, które odbyłam. Więc jak zwykle dziękuję wam serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. A dla ciekawskich jeszcze szybkie streszczenie mojej 16-godzinnej podróży do domu i na końcu zobaczycie, kto na mnie czekał na lotnisku. Hello. Zobaczcie, kto na mnie czeka. Nie. Kto na mnie czeka? O, kochany, mam dla ciebie coś. A, dzięki. Moje pokolenie.